Jak się zaczęła moja przygoda z historią Łętowni? Zaczęła się tak, pewnie tutaj jest znana Państwu postać księdza Antoniego Gagatnickiego. To jest osoba, która tak naprawdę łączy Tokarnię, Łętownię, Jordanów, okolice z Komielną Czarną, generalnie byłą parafię Łętownia. Jego mama pochodziła z tokarskiego dworu i w 1939 roku, kiedy był przykaz powrotu wszystkiego duchowieństwa, sióstr, zakonnych, księży w strony rodzinne, Antoni Gagatnicki przyjechał do siostry w Łętowni, do siostry Marii Witkowskiej. Mieszkał naprzeciwko, niedaleko tej dużej świątyni, o której też dzisiaj będziemy mówić, i przeczuwał no, to, co się dzieje z tamtym czasem, z tym przełomem, że kultura dworów, kultura kościoła jest zniszczona, i zaczął zbierać materiały z ksiąg dworskich, z Tokarni, z Komielnej, Łętowni i z ksiąg parafialnych. Następcą księdza Gagatnickiego w Tokarni, który zostawił mu te zeszyty spisane, był ksiądz Jan Mach. Szanowni Państwo, przechodzimy już teraz do Łętowni. Mam nadzieję, że Państwa przeprowadzę w taką podróż historyczną. I Łętownia była na początku też przynależna do parafii w Cimiu. To są bardzo odległe czasy, bo jak widzimy ten rok, to faktycznie jest to bardzo odległy. Osadem Łętownia właśnie, tutaj pisaną w języku łacińskim często to było, taki zapis, założył Kazimierz Wielki mocą przywileju wydanego w Żarnowcu dnia 27 sierpnia 1365 roku, czyli tuż w tym samym wieku co Cim, prawda? A ponad 100 lat później biskup krakowski Ferdynand Jagiellończyk, brat króla, erygował parafię w Łętowni. Tutaj jest taki, to jest na fotografii portret Ferdynanda Jagiellończyka. Obok jest taki przykładowy właśnie przywilej, tak mógł wyglądać przywilej. To jest właśnie przywilej Kazimierza Wielkiego dla miasta Krakowa. Sygnowany taką pieczęcią właśnie z jego postacią. Tutaj jest też nawiązanie, żeby tak obrazowo Państwu przybliżyć tereny dzisiejszej Łętowni, okolicy. Tak jak wspomnieliśmy, należały do rodziny Jordanów. Ten ród wywodził się od takiego słynnego niemieckiego kolonisty Wilhelma, którego potomkowie dorobili się prawdopodobnie na właśnie na soli, na kopalniach soli, i odkupili od, tutaj czytamy, Kazimierza Wielkiego sołectwo właśnie wsi Myślenice i uzyskali zgodę na kolonizację dalszych terenów, tak naprawdę puszczy, prawda? I tutaj mamy osadę Łętownia, powtórzoną tą datę, założył Kazimierz Wielki. I historyczny teren wsi obejmował nie tylko obszar dzisiejszej Łętowni, ale też właśnie tych wszystkich miejscowości, które są okoliczne, czyli Skomielna, Bogdanówka. One były zakładane troszeczkę później, bo tak to zasiedlenie mieszkańców, no też to trwało w czasie, prawda? Rys historyczny. No tutaj z Łętownią jest o tyle trudno, że dzielono ją, na początku to była górna i dolna. Tutaj mamy wyszczególnione, że Łętownia Górna z przynależnością Chrobacze, ona tutaj obejmowała właśnie zabudowania dworów Chrobacze i role są tutaj wymienione, może ja ich nie będę teraz wymieniał, żebyśmy mogli całość ogarnąć tej historii. Łętownia Średnia, ona dopiero powstała w wyniku podziału majątku po śmierci Barbary Lisickiej, fundatorki tego obecnego kościoła, i Łętownia Dolna, dzisiaj tutaj jest takie zdanie, że folwark była bez dworu, pola zaś rozciągały się na północny wschód od polnej dworskiej drogi i wymienione są właśnie tutaj nazwy ról. Możemy przejść dalej. I szanowni Państwo, z kościołami w Łętowni też jest bardzo długa historia i można by to było naprawdę szeroko badać. Pierwszy kościół w Łętowni prawdopodobnie stał w miejscu, gdzie jest teraz kapliczka na Glinnikach. Tutaj spotkałem się z taką legendą. Z tymi legendami to wiemy jak jest, to trzeba je traktować tak troszkę jako półprawdy, ale coś takiego zostało gdzieś tam zanotowane, że prawdopodobnie właśnie Barbara Lisicka, późniejsza dziedziczka Łętowni Łobusznej, przebywając na polowaniach, urodziła w tym miejscu syna, w tym miejscu, gdzie stał pierwszy kościół, postawiony, jak tutaj czytamy, końcem właśnie XV wieku. I w podziękowaniu za to, że właśnie szczęśliwie to urodziła tego syna,
postanowiła, że wybuduje nowy kościół i jego, i swoje, tego swojego syna przyprawi do stanu duchownego, że będzie księdzem. Tak faktycznie się stało. Ambroży Lisicki, później będziemy o nim mówić, został proboszczem Łętowni. Drugi kościół w Łętowni został postawiony tuż przy dworze. Nie zrobiłem tutaj slajdu, ale myślę, że Państwo znacie wszyscy Łętownię i ten kościół był ustanowiony, jak jedziemy z Jordanowa, mijamy Strażnicę, to tam u góry jest taki starodrzew, tam są teraz ule i wśród tego starodrzewia ten kościół stał, jeszcze dalej stał dwór, prawdopodobnie już wybudowany też za czasów Barbary Lisickiej. Później przechodził w różne ręce różnych rodów. Ten tutaj z ciekawości, jak rozmawiamy o tych właśnie obrazach ołtarzowych, ten kościół miał, no i ma chyba do dzisiaj, bo oni przenieśli ten kościół w 760 roku, miał ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. W ołtarzu głównym też była scena ukrzyżowania, niestety nie mam jej w całości, ale to, jak Państwo sami widzicie, to jest to zupełnie inne już ukrzyżowanie, prawdopodobnie dużo wcześniejsze przedstawienie właśnie Trójcy Świętej w takiej formie, już nie takiej klasycznej, jak tu mieliśmy w Jordanowie, w Łętowni, takie ikony, tylko to jest już takie malarstwo jeszcze przejściowe. Legendy też głoszą, pewnie Państwo to słyszeli, że Barbara Lisicka, właścicielka Łętowni, wtedy właśnie zaproponowała przeniesienie do kościoła, ale podobno dała taki warunek, że trzeba to zrobić w jeden czy dwa dni. I furmanki z naprawy, z Krzeczowa zmobilizowali się gospodarze, rozebrali ten kościół, przenieśli. Nie wiem, na ile w tym jest prawdy, bo nie mamy dokumentów, ale też taka legenda istnieje. I fundatorką kościoła, który dzisiaj, do dzisiaj stoi obecnie, który jest perłą architektury drewnianej w naszej okolicy, z której myślę wszyscy dookoła jesteśmy dumni. Jak ja jeżdżę, mam jakiś gości u nas, jak jedziemy tutaj w stronę Jordanowa czy na południe, to zawsze zatrzymuje się w Łętowni, pokazuje gościom właśnie kościół łętowski. Powstawał on w latach 1760-1765. Wspomniana Barbara z Janickich Prusde-Lisicka była właśnie fundatorką, a jej syn i syn Jana z Lisickich, Ambroży, został później proboszczem w Łętowni. Epitafium poświęcone Ambrożemu Lisickiemu. Wynika z niego, że był bardzo lubianym proboszczem przez Łętowian, bo jest to napisane w takiej formie dziękczynnej, także zajrzymy na chwilkę do środka, bo ta świątynia jest naprawdę bogata, można by było zrobić kilka prac doktorskich, podejrzewam, ale zawsze przykuwa ta właśnie belka tęczowa z tym napisem, że wszyscy, którzy przychodzicie, obaczcie, uważajcie, oczy moje będą otwarte i uszy nachylone na prośbę tego, który na tym miejscu modlił się będzie. Jest to takie wymowna tabelka. Na następnym slajdzie mamy tył tej belki i jest tutaj zaznaczone właśnie, że ten kościół fundowany przez Barbarę, jak gdyby taki dowód fundacji i konsekrowany w roku 766 i później też kilkakrotnie odnawiany. Ołtarz główny też jest bardzo wymowny, bardzo ciekawy. Tak jak Państwu mówiłem, ten obraz, który pokazywałem, on cały czas znajduje się właśnie w tym górnej części ołtarza. Bardzo ciekawymi elementami tego ołtarza są właśnie te postacie po bokach, w takich bramkach jak gdyby przejściowych. Po lewej stronie na dole właśnie mamy postać świętego Pawła. Święty Paweł, przepraszam, jest po prawej, Piotr jest po lewej. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej Niepokalanej i Poczętej. Bardzo częsty wizerunek w kaplicy Tokarskiej, też w tym czasie właśnie na zasuwie ołtarza też był obraz Matki Bożej Niepokalanej i Poczętej. Głównym obrazem jest obraz patronów Kościoła, czyli świętego Szymona i Judy Tadeusza. Obraz uznawany za cudowny, Matka Boża Szkaplerzna, namalowana w technice tempery na płótnie, z naklejonym właśnie, naklejonym na deskę. No, datowany jest tutaj na właśnie na pierwszą połowę lub drugą połowę. Jest w spisie katalogu zabytków.
Jest obecnie po prawej stronie, ma swoją kaplicę, znajduje się po prawej stronie, tam gdzie jest też wizerunek błogosławionego Brunona Zembola. Bardzo ciekawy chór, który też jest całość w ogóle kościoła zwraca uwagę, polichromowane wnętrza. Myślę, że tutaj literatura, przynajmniej nawet ta konserwatorska, którą można odnaleźć, można bardzo dużo się dowiedzieć i symboliki, i szczegółów. Tutaj chór związany właśnie taki bardziej barokowy, z dekoracją właśnie malarską, balustrady, związaną z funkcją właśnie pełniącą głównego instrumentu, jakim są organy. I ta ambona, która powstała, przypisuje się, że powstała właśnie dodatkowo za proboszcza Ambrożego Lisickiego, czyli syna Barbary, i on też zasłynął z tego, że dobudował do tego kościoła tą wieżę, którą teraz widzimy. Także on ten kościół też rozbudowywał, wnosił do niego pewne dodatkowe elementy, zachowując jak gdyby styl całości architektonicznej. Też kilka chciałbym pokazać takich zabytków Państwu, dosłownie kilka, bo tak jak mówię, no w tym kościele jest naprawdę taka masa rzeczy, że tam człowiek dostaje oczopląsu, trzeba wyławiać pewne rzeczy, żeby je jakoś sobie zobrazować. Jest to XIX-wieczna figurka Ecce Homo, polichromowana, 50 cm, bardzo starannie wykonana, złocona. Jest takim właśnie symbolem, myślę, chyba świąt Wielkiego Tygodnia w Łętowni. Ciekawy obraz, który też przykuwa uwagę, bo jest taki nietypowy, jest to właśnie Chrystus u słupa, olej na płótnie, on jest w kaplicy bocznej po lewej stronie. Nie jest taki stary, jak wygląda, bo ja jak wizualnie go oglądałem, to myślałem, że to jest dużo starszy. On jest XIX-wieczny, tak jest datowany przez konserwatorów. Portret proboszcza, tutaj ciekawostka, był plebanem Łętowni, ale też właśnie Jordanowa, i po śmierci nawet tutaj bardzo był hojny, jest tu wymienione właśnie u księdza Kracika ze Spytkowic, historyka, że po śmierci, tutaj mamy podane te kwoty na dole, 10 tysięcy złotych na rzecz duchownych prawników Akademii Krakowskiej oddał, bonifratrom 1500, jezuitom w Jordanowie 300 tynfów i szpitalowi też ofiarował tutaj w Jordanowie pieniążki. Bardzo ciekawy portret, on wisi na co dzień w zakrystii. My przygotowując tą wystawę sakralną chcieliśmy właśnie wyłowić takie obrazy i rzeźby, które nie są widoczne na co dzień. I chyba już ostatni tutaj obraz świętego Walentego. Ja policzyłem, że w Łętowni wizerunków świętego Walentego jest chyba przynajmniej 5, nie wiem, może więcej. Ten jeden jest na pewno w bocznej kaplicy, ma poświęcony swój obraz, właśnie ołtarz boczny po lewej stronie. Święty Walenty, ten święty Walenty też jest u nas w tym momencie na wystawie, ale na co dzień jest w zakamarkach parafii, wisi gdzieś u proboszcza właśnie na plebanii. I jest jeszcze kilka, tak jak mówię, 3 wizerunki, doszukałem się 5, być może jest więcej. Relikwie są i jest też odpust, jeden z 3, które się odbywają w Łętowni na świętego Walentego. W środku, co ciekawa rzecz, ławy kolatorskie, czyli ławy fundatorów, po 2 stronach przed ołtarzem znajdowały się takie ławy. Dzisiaj już o tym nie pamiętamy, ale dawniej wyglądał ten rytuał tak, że po prawej i po lewej stronie w tych ławach mogli zasiadać tylko właściciele ziemscy. Stąd też tutaj zbliżenie na ławie, herby właśnie Reliwa. Po 2 stronach zasiadali. Boży grób, taki unikatowy w postaci parawanu, wykonany z grubej materii, z naszytymi takimi właśnie kryształkami, które tworzą rysunki właśnie postaci, rycerzy. On jest podświetlany od tyłu i właśnie w tym okresie właśnie grobu pańskiego co roku można go oglądać. Myślę, że w tym roku pewnie też będzie można to na żywo zobaczyć. Ten właśnie grób pański zakupił Aleksander Rola Gadomski, były teść właśnie byłego dziedzica Łętowni Władysława Kempnera i sporządzony, jak tutaj czytamy, właśnie XIX-wieczny, wykonany w Austrii. Co ciekawe jeszcze,
akta kościelne są bardzo bogate i można by tu było naprawdę pokłonić się i robić rozszyfrowania tych akt. Ja tylko chcę Państwu pokazać kilka, bo miałem okazję je przeglądać, szukając tropów po zapiskach księdza Gartnickiego, to chciałem się zapoznać, czy to, co on pisał, to faktycznie było. Tutaj mamy przykład takiego fragmentu inwentarza rzeczy Bractwa Szkaplerza Najświętszej Marii Panny, spisany właśnie w Łętownie w 748 roku. Tutaj jest taki pierwszy wpis do kroniki z 765 roku, czyli w momencie, jak został wybudowany ten trzeci nowy kościół. Też tutaj należy nadmienić, że w 1939 roku podczas pożaru wikarówki pewne dokumenty też spłonęły. W aktach kościelnych znajdujemy też wiele zapisów przez proboszczów. Tutaj mamy, ja Państwu nie mamy czasu, żeby opowiadać każdy z tych rozdziałów, ale tutaj jest opisane polowanie Erasma Targowskiego, czyli właściciela tokarni, z ówczesnym właśnie właścicielem Łętowni na Bąbolowie. Jest opisane polowanie, jak polowali na wilki, jak to polowanie wyglądało. Taki zapis tutaj z 1835 roku. I z czasów I wojny światowej ocalały też dokumenty, które przychodziły do urzędu parafialnego w Łętowni, informujące o tym, że właśnie ktoś z żołnierzy tutaj z parafii Łętownia zginął. Tutaj mamy taki przykład pisma dotyczącego Jana Polaniaka, akurat tutaj urodzonego w Więcierzy. I takich pism, takich zawiadomień ze starostwa CK, czyli Cesarsko-Królewskiego, jest, naliczyłem tam, no ponad 10 przynajmniej zachowało się w tych księgach parafialnych, także być może ktoś ma szansę jeszcze odnaleźć tam swoich krewnych, którzy w czasie I wojny światowej są zdokumentowani, że walczyli, zginęli. Chciałbym Was też zainteresować taką tematyką dworów i dworu Łętowskiego, który ma bogatą bardzo historię. Tutaj jest takie nietypowe zdjęcie od tyłu, że tak powiem brzydko, dworu, nawet tam widać wychodek. Budynek był parterowy, taki klasyczny, kryty gątem. Znajdowało się w nim 7 pokoi, duży salon, jadalnia, kuchnia, spiżarnie. 2 pokoje też dla służby, zabudowania gospodarskie i tak dalej, jak to w każdym dworze. No i co ciekawe, zwyczaje we dworze panowały właśnie według starych takich ziemiańskich, szlacheckich zasad. I ten dwór był bogato, mam takie informacje, bogato ozdobiony właśnie obrazami przodków, portretów, meblami stylowymi, które z wieku na wiek te pokolenia różnych rodów dziedziczyły. No niestety wspomniana przez nas nielubiana historia już II wojny światowej też tutaj, że tak powiem, pochłonęła te zdobycze i te zabytki dworskie. I ciekawostką taką, że dwór w Łętowni stanowił takie, jak patrzę z perspektywy na dwory sąsiednie, i to Bożysko, to Karnia, Wysoka, on był bardzo towarzyski, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo gości tam się zjeżdżało. Widocznie właściciele mieli takie usposobienie właśnie towarzyskie i ściągali właśnie różnych ludzi od wspomnianego przeze mnie właśnie wcześniej nawet generała Sikorskiego, potem dojdziemy do tego, po Bolesława Wieniawę Długoszowskiego, który też był rodzinnie spowinowacony z Kempnerami, ale też właśnie bardzo dobrze żyli ze społeczeństwem lokalnym. Tutaj tak jak właśnie widzimy i czytamy, jest wiele zdjęć, które pokazują dożynki, które odbywały się przed dworem. I właśnie też były organizowane polowania, jak to w każdym dworze, z udziałem licznych gości. Tutaj widzimy sąsiednie nazwiska, właśnie Gadomscy, Górkiewicze z Dobrzyska, Targowscy z Tokarni, Długoszowscy. O Długoszowskim znalazłem jedną informację, ale jeszcze znam ze wspomnień pani, która pamięta ten dwór, że Długoszowski przyjeżdżał kilka razy tutaj, także to nie była jednorazowa wizyta w czasie I wojny światowej, jak był żołnierzem. I właśnie tutaj mamy też taki rys historyczny, szanowni Państwo, u księdza Gagatnickiego, kiedyś odsyłam do tego, bo on każdą rodzinę, akta genealogiczne i te wszystkie konotacje, kto z kim się ożenił, kto wyszedł, gdzieś tam zaniósł, kto się gdzieś przeniósł, on to wszystko spisał. Ja tylko chciałem Państwu pokazać, jakie rodziny się przesunęły przez ten dwór Łętowski
I tutaj właśnie pojawiają się wspomniani przeremscy. Tutaj, jeżeli ten, tak sobie myślę, ksiądz, bo to są z zapisków księdza Gagatnickiego, skoro ten obraz datowany w Łętowni jest 1631 i był tam już fundatorem obrazu, to pewnie mogli być zaraz tuż po Jordanach, do 705 roku, później Jerliczowie, Lisiccy, to są właśnie ci słynni Lisiccy, którzy spowinowaceni byli nawet z Kazimierzem Przerwa-Tettmajerem, Gostkowscy, Remerowie, Gadomscy, Kempnerowie i Żelechowscy. Każda z tych rodzin, tak jak mówię, musielibyśmy poświęcać pewnie kilka minut, żeby opowiadać, kto się przewijał przez te rody. Chciałem tylko Państwu dzisiaj tak pokazać ilustracyjnie właśnie, jakie to były nazwiska, jakie rody. I chciałbym omówić krótko postacie ostatnich właścicieli. Mamy tutaj najstarszego z przedstawicieli Kempnerów, Jana Kantego Kempnera. Lata jego życia 813-1900 rok. Przypisuje się mu, że wybudował właśnie ten drewniany folwark, który został rozebrany w 2000 latach. I Kempnerowie, jest tak pisane z pamięci ostatniego dziedzica, że pochodzili właśnie ze Słowacji i z górnych Węgier. I no tutaj Jan Kanty Kempner zasłynął trochę z tego, że był takim człowiekiem troszkę lekko duchem. Nawet ten udało mi się znaleźć podpis jego na dokumencie, który też świadczy o tym, że miał taki polot, prawda? Ja uwielbiam zbierać podpisy i pieczęci na dokumentach, bo tak się czasem zastanawiam, jakby dać grafologowi, to on by pewnie odczytał cechy charakteru poszczególnych osób, bo są w stanie ci kryminalni to robić, to byśmy się wiele dowiedzieli. W każdym razie tutaj pan Stanisław kiedyś już drukował w Echo Jordanowa taką historię słynną, że Jan Kanty Kempner musiał sprzedać dwór w Chrobaczem Żydowi Munkowi, bo po prostu się zadłużał u tego Żyda i w końcu mu brakło tych kwitów, musiał to odsprzedać. I tutaj pokrótce, jak wyglądał ten folwark. W budynku folwarku było 5 pokoi, kuchnia duża z przedsionkiem, weranda, zabudowania, gdzie była prowadzona właśnie mleczarnia. Oprócz tego był mały domek z 2 pokojami i werandą. I w tym domu urodził się jego wnuk Stanisław Kempner, o którym za chwilkę będziemy mówić. To jest właśnie dwór Chrobacze. I jak możemy na chwilkę cofnąć, porównajcie Państwo te podpisy. I możemy dalej. Czyli każdy nie są identyczne. Też takie są właśnie bardzo stylizowane. Tu można by było charakter postaci, myślę, tutaj odczytać. Synem Jana Kantego był Władysław Kempner, bardzo ciekawa postać. Uczestnik, jako młody człowiek, pomagał powstańcom styczniowym wraz z właścicielem tokarni Bolesławem Targowskim, za co zostali skazani i siedzieli podobno w więzieniu w Krakowie i w Nowym Wiśniczu. Także już za młodu się, że tak powiem, wsławili tym, że walczyli o niepodległość ojczyzny. Władysław ożenił się właśnie z prawnuczką Barbary Lisickiej, z córką Aleksandra Rola Gadomskiego, Stanisławą, i otrzymał właśnie w posagu Łętownię Górną, Dolną wraz z zabudowaniami i dworem. On też był postacią ważną, bo był inżynierem kolejnictwa i zajmował wysokie stanowiska. Przez pewien czas właśnie mieszkał we Lwowie, a następnie też w Wiedniu i był ministrem kolejnictwa, także dosyć taka poważna postać na tamte czasy. Zanim powiem o nim dalej, bo akurat tutaj taki slajd przygotowałem, w Łętowni możemy do dzisiaj pod Łysą Górą, Państwo znacie, jak jesteście z Łętowni, oglądać taki symboliczny kamień, który jest postawiony w miejscu, gdzie ten Władysław Kempner skończył życie na początku kwietnia 1906 roku, po prostu przechadzając się po, można powiedzieć, po swoim majątku, po swoich lasach, no, czy jakiś tam, nie wiem dokładnie, co było przyczyną, czy zawał, w każdym razie on tam zmarł na miejscu, rodzina bardzo do niego przywiązana, właśnie na pamiątkę postawiła kamień. Ten kamień jest już postawiony przez Lasy Państwowe, jak widzimy tutaj
w logo, a obok jest oryginalny, jeszcze można odnaleźć oryginalny herb. I Władysław Kempner, co ciekawe, nie był tylko właścicielem dworu w Łętowni, ale był też właścicielem, kupił pod koniec XIX wieku taki dwór w Dąbrowie, to jest województwo nowosądeckie. I on, to był taki drewniany dwór klasyczny, on z tego dworu zrobił pałacyk, taki ala mały pałacyk, nazywany właśnie pałacykiem w Dąbrowie. Co ciekawe, przez chwilę w tym pałacyku, właśnie jak tu widzimy, mieszkała sama znana pisarka Gabriela Zapolska, ale dzisiaj ten pałacyk jest, nie wiem, czy już jest po remoncie albo w trakcie, w każdym razie przeznaczony jest na dokumentowanie dziedzictwa nowosądecczyzny, przeznaczony na działalność kulturalną, także jak gdyby Władysław Kempner wpisał się w historię tego pałacu i zawsze to nazwisko jest przy okazji tego dworu wymieniane. Tutaj też jest taka sprawa, której nie udało mi się do końca zbadać, ale wiele razy pojawiają się takie zeznania, że Kempnerowie mieli jakiś udział, czy byli współwłaścicielami rafinerii naftowej w Borysławiu. To była druga co do wielkości taka rafineria po Drohobyczu, taka właśnie rafineria, drugie największe w II Rzeczypospolitej w całej Galicji. No niestety akta dworskie, za chwilę o tym będę mówił, spłonęły. Dlatego nie mamy pewności, jak to wyglądała ta współwłasność, czy własność, czy jakieś właśnie, czy jakieś udziały w tej rafinerii Kempnerów. Synem Władysława Kempnera był ostatni dziedzic z Łętowni, Marian Kempner. Widzimy tutaj lata jego życia. I co ciekawe, po śmierci ojca, to jego starsza siostra Jadwiga, która wyszła za Kazimierza Żelechowskiego, odziedziczyła na początku właśnie majątek Łętowni wraz z dworem. Kazimierz Żelechowski zmarł w 919 roku i tutaj taką też anegdotę Państwu przy okazji tej śmierci podam. Jest takie porównanie, że mówiono, że w tokarni dwór to była miłość, a w Łętowni dwór to była trucizna. Brało się to z tego, że po śmierci męża pani Jadwiga Żelechowska właśnie popełniła samobójstwo, otruwając się. I to była jedna z kilku takich śmierci w tym dworze. I pan Marian Kempner na początku też mieszkał właśnie we Lwowie z pierwszą żoną Celestyną z Gołębiowskich i mieli syna Stanisława. I tutaj też sytuacja była taka, że ten syn ich Stanisław zaczął studiować inżynierię we Lwowie, przerwał te studia, wrócił do Łętowni i też przypisuje się temu, że właśnie ta pierwsza żona Mariana Kempnera między innymi z tego powodu, że on przerwał studia, też popełniła samobójstwo poprzez otrucie się. Także stąd to, co powiedziałem, że tak trochę mówiono o tym dworze. I dziedzic Marian Kempner w majątku, który otrzymał, wprowadzał właśnie duże zmiany, duże postępy. I tutaj służył mu pomocą właśnie dziedzic tokarni, który był po szkole rolniczej w Wiedniu, w Dublanach. Oni się spotykali, grali razem w brydża. Mieczysław Targowski właśnie pomagał mu w takim doradztwie rolniczym, w sprowadzaniu maszyn i tak dalej, i tak dalej. To kolejna by była długa opowieść. Ich syn Stanisław Kempner, 903 rok. Tutaj właśnie podane jest, że przez dzieciństwo urodził się w tym folwarku, mieszkał tam. Z zamiłowania był właśnie takim konstruktorem, konstruował odbiorniki radiowe, jakieś takie pierwsze radia, miał pierwszy aparat, robił zdjęcia w okolicy. U nas prawdopodobnie zachowało się kilka jeszcze jego fotografii i ten aparat, który Państwo widzą, takim się posługiwał w latach 20. Był wydany niemiecki aparat Eckermann. Też kiedyś Państwa zapraszam do nas do dworu, udało nam się ten aparat Stanisława Kempnera pokazać na ekspozycji, na razie takiej ogólnej, myślę, że kiedyś będzie jakoś tam rozbudowana. I tutaj właśnie w tym okresie, kiedy on wrócił z tego Lwowa, Łętownia żyła, odbywały się konkursy z zakresu gospodarstwa domowego, zebrania ludowców i organizowano też właśnie różne, oprócz dożynek, tak wspominaliśmy, też muzyczne jakieś zabawy czy festyny.
Tutaj na fotografii ojciec z synem, po lewej Państwa stronie Marian Kempner, po prawej Stanisław. Niestety nie mam opisanej fotografii i nie wiem dokładnie, kim jest ta kobieta. Tutaj też przed dworem właśnie pokazane to życie towarzyskie, kiedy przyjeżdżały różne rodziny w odwiedziny i też udało mi się odnaleźć taką piękną pieczęć świadczącą o tym, że ten księgozbiór biblioteki był bardzo bogaty. Tutaj mamy pozycję 1018. Myślę, że pewnie tych ksiąg było dużo więcej. W takich ziemiańskich dworach było naprawdę bardzo duże zbiory biblioteczne i to nie tylko w języku polskim, ale francuskim, niemieckim. Tutaj dwa zdjęcia właśnie w tle z kościołem, to są lata 30. właśnie dożynki w łętowni. Tutaj takie piękne zdjęcie odnalezione rodziny pracującej na polach pańskich. Tutaj myślę, że dla etnografów ciekawe właśnie wyzwanie, żeby pobadać, jak byli ubrani wtedy, w jakie stroje, co się nosiło do pola tak zwanego. Tu w większości widzimy na bosaka dziewczyny. Także też myślę takie zdjęcie, które no, bardzo dobrze, że ocalało. I ciekawostka, takie zdjęcie przed dworem w Łętowni, była taka piękna rzeźba właśnie grecka i udało mi się odnaleźć te dwie osoby, które tam widzimy. To jest zdjęcie zrobione na początku lat 30. i wyobraźcie sobie Państwo, że udało się odnaleźć te osoby. Jedną z nich jest pewnie Państwu w Łętowni znana pani Maria Piórecka, która wróciła do Łętowni po wielu, wielu latach z Warszawy. I pan Mieczysław Klein, który był żołnierzem AK, który zmarł 2 lata temu. Jeszcze miałem okazję taką z tym panem Marianem korespondować właśnie listownie. On przesłał mi całą dokumentację pilota swojego wujka, który zginął w bitwie o Anglię. I też chciałbym Państwu pokazać, jak historia może być żywa, że te materiały, które przekazał pan Klein i które przekazała pani Piórecka o pilocie z Łętowni, Stanisławie Kowalcze, zostały wykorzystane rok temu przez naszą uczennicę szkoły podstawowej. Wygrała tą pracą konkurs dotyczący polskich pilotów, którzy zginęli w bitwie o Anglię. Anglia zdobyła pierwsze miejsce, także to jest też taki żywy przykład, że warto do tej historii wracać, z niej korzystać. Bardzo bogate życie, tak wspomniałem, towarzyskie, ale też organizacyjne i organizacje pozarządowe w 20-leciu międzywojennym. Jak Państwo zobaczycie, tutaj działała oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej organizacja strzelecka, koło młodzieży, koło gospodyń wiejskich, harcerstwo, amatorski zespół teatralny. Są wymienione osoby, które prowadziły te organizacje. Zachowało się kilka zdjęć właśnie z takich kursów. Tutaj mamy zdjęcie właśnie w rocznicę założenia Koła Młodzieży w Łętowni, 1928 rok. Są to takie, myślę, unikatowe, piękne pamiątki z tamtego żywego okresu. Też ciekawa rzecz, tuż przed okupacją, w czasie okupacji w Łętowni kierownikiem szkoły był Roch Kosiński. I po tym panu Rochu, a właściwie po jego rodzinie, ocalało wiele zdjęć związanych właśnie z Łętownią, bo to była taka dosyć zamożna, w sensie może nie zamożna, ale taka bardzo świadoma rodzina. I jego prawnuk Bartosz Roch Kosiński wydał taką książkę Almanach Rodu Kosińskich. Udało mi się też z tym panem, on jest prawnikiem, w Krakowie skontaktować. I właśnie te ilustracje, kilka, które tutaj Państwu pokażę. Mamy tutaj zdjęcie starej szkoły w Łętowni, tutaj jak on napisał, być może to są napis jeszcze jego dziadka, nasz dom w czasach okupacji. Tutaj jest sam ten pan kierownik, dyrektor w białym garniturze właśnie na schodach szkoły, jego żona Ludmiła. I bardzo ciekawe wspomnienia z czasów, kiedy do nich przyjeżdżali też goście z Krakowa, z Myślenic. Taką lubianą i uprawianą przez nich dyscypliną sportową był skiing, czyli jazda na nartach za koniem. Nie wiem, czy to jeszcze jest gdzieś uprawiane, ale
taka ciekawostka. Można by było zrobić takie zawody skiringowe. Tutaj też zdjęcia z tego czasu, z 20, to już jest bliżej II wojny światowej, czyli lata 30. Tutaj po lewej stronie w białym garniturze rozpoznany już ten kierownik Roch Kosiński. A tutaj taka ciekawostka, będziemy o nich chwilkę mówić, małżeństwo Aleksandra i Marii Romków z dziećmi. Tutaj rodzina Kosińskich na tle folwarku. Jeszcze chciałem krótko do Mariana Kempnera wrócić. Tutaj w 1937 roku on właśnie popadli w jakieś długi i postanowili sprzedać folwark. I ten folwark, krótki artykuł opisany jest w Echo Jordanowa właśnie o tym, jak to generał Sikorski ten folwark dla swojej rodziny zdobył. I dopiero w 1938, czyli kilkanaście lat po śmierci pierwszej żony, Marian Kempner ożenił się z Janiną Starnowa, nauczycielką, która miała bardzo liczne rodzeństwo i to rodzeństwo bardzo często mieszkało też w tym dworze. Niektórzy tego nie lubili, bo oni całkowicie przeorganizowali ten dwór, zmienili jego wystrój, zmienili obyczaje. I to życie czasami zarzucano Marianowi, że tak bardzo się tą rodziną, że ta rodzina go jak gdyby zdominowała. No i tutaj krótka, ja celowo, proszę Państwa, będę unikał II wojny światowej na prośbę pana Stanisława, ale tutaj tylko taka informacja, że po wybuchu wojny Niemcy wkroczyli do Łętowni, spalili 81 domów. Nie wiem, czy ta liczba jest dokładna, niektórzy podają 70, nie wiem, czy to jest tak policzone, ale tak podają tutaj zapisy. I co ciekawe, tak jak mówiłem, Marian Kempner był bardzo żyty z Łętowianami i pomagał tutaj pogorzelcom, przechowywał u siebie w dworze rodziny. Dawał im wyżywienie, bardzo skromnie żyli, bardzo się skromnie odżywiali po to, żeby pomóc też innym potrzebującym mieszkańcom. I było też coś takiego, co było, myślę, że w tych stosunkach ziemian, nazwijmy to w cudzysłowie właśnie z mieszkańcami, on odsprzedał bardzo dużo ziemi mieszkańcom, tylko że niestety on był dobrej wiary, chyba nie podpisywali aktów notarialnych, tylko były umowy takie proste, sądowe. I w 1945 roku, kiedy przyszła reforma rolna, niektórzy z tej komisji parcelacji wykorzystali to i doliczyli mu te ziemie, które on tak naprawdę sprzedał mieszkańcom. Także to różne były takie sytuacje związane z parcelacją. Ale parcelacja dworów to jest bardzo szeroki i trudny temat, myślę, w Polsce jeszcze nieodkryty. Dopiero zaczyna się o tym mówić, o tej reformie właśnie z 6 września 1944 roku, reformie rolnej. Tutaj w archiwach udało mi się i przechowuję taką fotografię Komitetu Parcelacji Dworu. Tak to wyglądało, zbierał się komitet i rozdawano, właśnie dzielono majątki. Podobnie w Łętowinie, jak i w Tokarni, reformie podlegały majątki, które przekraczały albo miały 50 hektarów. Łętownia ani Tokarnia nie miała tego, ale robiono to w sposób taki trochę perfidny, doliczano tych hektarów, żeby to na siłę rozparcelować. On to potem odsprzedał. Odsprzedał... Ale po wojnie? Tak. Wie pani co, nie chcę teraz z głowy mówić, ale odsyłam do tego artykułu, tam dokładnie opisujemy całą tą historię sprzedaży tego. W każdym razie on tam rzadko bywał, a zawsze bywał po cywilnemu. I częściej tam bywała jego żona na wakacje po prostu, czy taka bliższa rodzina. Tutaj jest taka też ciekawa rzecz, którą udało mi się odnaleźć. Kartka pocztowa wysłana właśnie przez Kempnera, bo on po tej parcelacji został usunięty z dworu, jak wszyscy ziemianie. On akurat dostał dużo, bo dostał chyba 2-3 dni czasu. Czasami to było tak, że ktoś przychodzi i mówi, macie 20 minut i proszę się wynosić. On w pierwszej chwili odjechał furmanką do siostry, do Krakowa, tam przez chwilę mieszkał, ale dosłownie przez chyba niedługi czas. I później do końca życia mieszkał już w Zakopanem do 1955 roku. Ale też ta kartka jest takim świadectwem tego, że tęsknił za tą Łętownią i też utrzymywał stosunki tutaj akurat z panem sekretarzem wtedy gminy, Stanisławem Hanusiakiem. Pyta w tej kartce, co u ciebie słychać, jak tam Łętownia. Także to też było takie świadectwo tego,
że oni po tej reformie rolnej wielu ziemian tak miało, że na przykład u nas w Tokarni było tak, że dziedziczka, bo nasz Mieczysław Targowski zginął w Charkowie, ona do 1945 roku była w dworze i do końca życia, do lat 70. pomagał jej kucharz dworski, który później wyjechał też z nią do Krakowa, pracował w klasztorze, ale karmił ją, przynosił jej jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Chciałem to jako ciekawostkę pokazać, że to nie było tak, że wszyscy mówili, że pan jest zły i tak dalej, i tak dalej. Tylko to były długoletnie, zżyte relacje międzyludzkie. I szanowni państwo, pozwolę sobie, bo myślę, że będziemy... No jeszcze dajcie mi państwo 10-15 minut, ale miałem omijać II wojnę światową, ale chciałbym wspomnieć, nie wiem, czy państwo znacie ten epizod, dla mnie bardzo odkrywczy niedawno, bo każdy o pacyfikacji Łętowni sporo wie i myślę, że to w przekazach jeszcze nawet rodzinnych, czy właśnie jakichś historycznych artykułach, gdzieś ta pacyfikacja jest dokumentowana, czy we wspomnieniach. Jest chociażby we wspomnieniach właśnie Marii Romek, tak jak wspomniałem, w Urywkach życia ksiądz Jan Mach, wykorzystałem te wspomnienia mieszkańców Łętowni. Ale tutaj mamy do czynienia z bitwą pod Chrobaczym. Jest 24 stycznia 1945 roku, czyli 25 rosyjskie wojska nadeszły już od strony Więciórki, czyli dzień później. I mamy takiego pana Stanisława Kościelniaka, urodzonego w Łętowni. On potem mieszkał całe życie w Jordanowie, ale w swoich wspomnieniach opisuje właśnie, że tego dnia poszedł do Jordanowa, żeby dostać meldunki od właśnie tutaj informatorów z Jordanowa. I właściwie przez przypadek spotkał takiego pana Józefa Matuszczaka, który już niejednokrotnie im wcześniej przekazywał różne informacje. I on mu powiedział coś takiego, za chwilę grupa żołnierzy pojedzie do Łętowni robić pacyfikację. Wszyscy pamiętali tę pacyfikację sprzed roku, właśnie, no nawet nie roku, bo to była przecież 44 końcówka, także przed kilku miesięcy. No on był przerażony, pobiegł, wrócił właśnie na Chrobacze, tam była taka baza plutonu. No natychmiast zwołano taką naradę, ustalano co robić. Mieli tylko informację, że właśnie Niemcy zbliżali się w sile około 80 do 100 uzbrojonych właśnie ludzi, a oni posiadali tylko 18 ludzi, właśnie jeszcze tam dowódca był w tym czasie, źle się czuł, był chory, wytypował pana Szumę na dowódcę tej wyprawy, no i wyruszyli wzdłuż szosy właśnie z Chrobaczego w stronę Łętowni. I to były już godziny takie właśnie po 15, ale jest styczeń, no to 15 to już jest taki prawie zmrok, prawda? Ale szli, obserwowali te wojska i tutaj jak się łączy właśnie granica Łętowni Jordanowa, wyszli na skraj tego lasu, jak on to relacjonuje. Tym relacjom też trzeba zawsze brać pod uwagę, że oni byli w akcji, trzeba to też... pewne rzeczy mogą być wyolbrzymione, bo on tam opisuje, że byli 100 metrów, to mi się wydaje bardzo blisko, nie? No, ale tak pisze pan Stanisław. No i stwierdzili tak, no albo oni szykują się na noc, bo już zaraz będzie ciemno, albo czekają, co gorsza, na większe posiłki. Nas jest 18, no musimy coś z tym zrobić, no albo... A akurat złożyło się tak, że Niemcy się zatrzymali i zaczęli sobie robić jakąś przerwę na posiłek i tak dalej, i tak dalej. No i oni stwierdzili, że to jest ten moment, że teraz muszą ich zaatakować. No i właśnie doszło do takiego wymiany ognia. Też bardzo obrazowo to pan Kościelniak opisuje, no bo nam się to wydaje, że te pistolety, karabiny cały czas strzelają, ale tam się zacinają zamki, kończą się naboje, trzeba to przeładować. To wszystko trwa, on to bardzo obrazowo opisuje. W każdym razie ci Niemcy w pewnym momencie no, ogarnęli się z tego pierwszego popłochu, no bo to był atak znienacka. Zaczęli odpierać ten atak, zaczęli oszczeliwać partyzantów. Na początku on to opisuje, że oni strzelali po koronach drzew, bo myśleli, że oni są może ukryci w koronach. To też im dało szansę, żeby tutaj przeładować te magazynki i tam jeszcze trochę właśnie atakować. Ale potem te karabiny schodziły niżej, niżej, niżej. No i była taka sytuacja, że jeden z nich, taki najmłodszy, 19-latek, przedstawiony tutaj na zdjęciu, krótki, którego dowódca przestrzegał w ogóle wcześniej przed udziałem w tej akcji,
On poległ jako jedyny z tych partyzantów i przez właściwie dzięki, można powiedzieć paradoksalnie, tej śmierci przerwano, znaczy dowódca stwierdził, że muszą się cofnąć, że się wycofują, bo nie mają szans. A on nie dawał oznak życia i zostawili tego właśnie krótkiego. Wrócili do bazy, zameldowali temu swojemu plutonowemu, on się bardzo zmartwił oczywiście, ale przypomnieli sobie, że ten młody chłopak ma jakieś ważne dokumenty ze sobą i muszą wrócić, bo jeżeli Niemcy trafią, to rodzina tego chłopaka ma po prostu wyrok, nie? I będzie po prostu egzekwowane to. I wybrano czterech ochotników, którzy już po zmroku podeszli. Okazało się, że Niemcy nie doszli do tego partyzanta krótkiego. Został w tej pozycji takiej przytulonej do karabinu i na karabinach, na kurtkach żołnierskich zrobili hamak, zanieśli go do bazy i czekali aż do wyzwolenia z pochowaniem. Pogrzeb odbył się w Jordanowie i właśnie ten pan Stanisław pisze, że ciekawy właśnie jest ta historia przez to, że śmierć tego jednego człowieka być może ocaliła ileś żyć w Łętowni, kolejnej pacyfikacji, a być może, ja sobie pomyślałem, nawet mógłby spłonąć ten kościół, prawda? Także to już by było naprawdę nieprzewidywalne, co mogło się stać. Także mamy czasami do czynienia z jedną śmiercią, ale jakże ważną i jakim poświęceniem. I co ciekawe, ten partyzant Marian Łaczek krótki spoczywa na cmentarzu tutaj w Jordanowie, właśnie obok grobów nieznanego żołnierza. Ja nie byłem jeszcze na tym grobie, przyznaję się, ale mam w planach go odwiedzić. Pan Stanisław pewnie zna to miejsce. Także tyle z II wojny światowej. Tutaj chciałem Państwu pokazać coś, jak to wygląda właśnie pozostałości folwarku. Tutaj są zostały tylko fundamenty. Tutaj kawałek budynku, który był przy dworze takim chyba agronomówką, został teraz przerobiony chyba na izbę regionalną. Także to są takie naprawdę znikome ślady tej historii. Tu jest bardzo ciekawa historia straży pożarnej w Jordanowie. Ja nie będę może jej w całości, w Łętowni, przepraszam, nie będę może jej w całości przytaczał. Może Państwo ile zdążą przeczytają, a ja postaram się takie najciekawsze rzeczy pokazać. Tutaj mamy, wspominałem Państwu, siostrę Jadwigę Żelechowską, siostrę Mariana Kempnera. Ona właśnie jest tutaj ze swoim mężem Kazimierzem Żelechowskim. Jadwiga Żelechowska to właśnie w 906 roku właściciele dworu, wtedy oni właśnie przyjmowali u siebie, tak wspominaliśmy, wielu gości, a tutaj zaprosili inspektora straży zawodowej w Myślenicach, Ignacego Gorączko, ówczesnego wójta gminy Łętownia, Walentego Janiczaka, wszystkich przedstawicieli tutaj proboszcza, duchowieństwa, kierownika szkoły i kilkunastu właśnie mężczyzn ze wsi, podejrzewam z rady gminy. Było to czerwcowe popołudnie i założyli jak gdyby pierwsze stowarzyszenie straży ogniowej we wsi Łętownia. To są właśnie portrety Kazimierza i Jadwigi Żelechowskich. Na poprzednim zdjęciu widzieli Państwo, że ci strażacy mieli takie dziwne hełmy, ale to były po prostu hełmy z demobilu armii austriackiej, a toporki, którymi się posługiwali strażacy, wykuwali miejscowi kowale. Cała społeczność jak gdyby z tego chyba, co nam dzisiaj brakuje, społeczność potrafiła się łączyć w takich działaniach i każdy zawód, każdy talent był wykorzystywany dla czynu społecznego. Tutaj jest ciekawe zdjęcie, to już jest później, bo po śmierci pana Żelechowskiego, po śmierci żony, prezesem straży został Marian Kempner. On jest tutaj w środku i tutaj już jest orkiestra, która została powołana przy straży pożarnej właśnie i też zbierano na instrumenty. Mieszkańcy robili składki, ziemię pod strażnicę oddał Marian Kempner też bezpłatnie strażakom, ale też pomagał im finansowo w zakupie strojów. Także tutaj mamy przykład takiego dziedzica, ziemianina, który naprawdę zależało mu na społeczeństwie, w którym mieszkał. To jest właśnie budynek straży pożarnej pierwszy, bo jeszcze chciałbym Państwu tylko przedstawić krótką historię. Mieliśmy już kościół, mieliśmy dwór, mamy teraz wójtów, urzędników.
Tutaj takie zdjęcie przed urzędem gminy w czasach okupacji. Udało mi się, bo gdzieś zlokalizowałem jeszcze rady, uchwały rady gminy Łętownia. Na podstawie tych uchwał rad właśnie wypisać wójtów gminy Łętownia, która na początku, tak jak tu mamy Łętownia z przysiłkiem Chrobacze, sięga to, pierwsze księgi są w 880 w maju, był Jan Kowalcze, później mamy Szymona Gościeja, Jana Kowalcze, wtedy pojawia się pisarz gminny Józef Wojtasik, następnie mamy Józefa Jobka, Józefa Janiczaka, Walentego Janiczaka. Potem jest długa, długa przerwa, bo dokumenty, niestety te zawierusze, podejrzewam, wojenne, też nie przetrwały. Po 45 pojawiają się nazwiska Stanisław Matrak z Krzeczowa, Tomasz Dziaszek, nie mam imienia pana Mielca i Edward Kowalcze, pewnie Łętowianie będą znać. Jak? Czesław? Mieczysław Mielec, muszę zapamiętać, żeby dopisać. I potem tutaj mamy tą datę w 75 roku, kiedy utworzono gminę wiejsko-miejską. Łętownia została włączona do Jordanowa i te losy już teraz Państwo na bieżąco znacie. To, co Państwu wspominałem, uwielbiam robić zdjęcia na dokumentach pieczęci. Kilka tu się udało wyłowić z mroku, z tych papierów, które, jak to pisał pan sekretarz Hanusiak, były deptane przez krowy czasami, bo nikt na wsi papieru nie szanował, prawda? Był to jakiś urzędniczy papier, no to można go było wyrzucić, czy tam spalić, albo właśnie pościelić pod zwierzęta. Ale kilka takich udało się. Co ciekawe, mam chyba lepszej jakości tą zwierzchność gminy Łętownia i mam wrażenie, że jest to taki graficzny symbol bębna, takiego marszowego, werbla. Mhm. Tutaj też kilka ciekawostek z Rady Gminy Łętownia z przysiłkiem Chrobacze, takie najstarsze zapisane dokumenty z posiedzeń właśnie z początku 80. lat XIX wieku. Tak to wyglądało, tak to było spisywane. Niestety w strasznym niektórym stanie, że nie da się odczytać pewnych rzeczy, czy jakaś okładka, która ocalała gdzieś dziwnym trafem. No i tutaj, proszę Państwa, taki obiekt, który chciałbym Państwu pokazać, pewnie go znacie, bo jest to obiekt zaraz tuż przy kościele, ale uważam, że też taki fenomen na naszym terenie, bo bardzo mało, w Jordanowie już tych kaplic troszkę jest więcej, ale na wsiach, taki typu Łętownia, Tokarnia, takich kaplic grobowych nie było. Kempnerowie mają taką kaplicę, która do dzisiaj myślę, że się prezentuje. Jest to taka w takim stylu klasycznym zrobiona kaplica grobowa. Powstała w 887 roku. Ja też sobie przypominam, kiedyś w liceum miałem takie zadanie na pracę dyplomową właśnie zrobić inwentaryzację kaplicy na cmentarzu w Nowej Wiśniczu malarza Stanisława Klimowskiego. I tam po prostu, to też jest ta kaplica, myślę, że jest takim też dobrym tematem, żeby kiedyś komuś podpowiedzieć, że można się tym zająć i zrobić z tego ciekawą, fajną pracę. W tej kaplicy pochowani są właśnie tutaj członkowie rodziny Kempnerów. Mamy wymienioną Eleonorę z Remerów Kempner, Stanisława Kempnera, Władysława Kempnera, ich jakichś krewnych i najstarszego tutaj z Kempnerów, Jana Kantego Kempnera, ale on podobno był wyzwania właśnie ewangelickiego i nie jest pochowany w środku kaplicy, ale był pochowany obok. Dokładnie też nie wiemy, w którym miejscu. To też właśnie epitafia Jana Kantego i Władysława Kempnera. No i cmentarz łętowski jest też bogactwem wiedzy. Tutaj mamy nagrobek taki też, to nie jest to kaplica, jest to taki grób rodzinny, właśnie między innymi Żelechowskich tutaj, czy żony pierwszej Kempnera Celestyny, być może był to pierwszy taki właśnie na cmentarzu, jeden z pierwszych takich większych Łętowni grobowców. Sam Marian Kempner został pochowany, tak jak Państwu mówiłem, on po parcelacji dworu wyjechał do Zakopanego i został pochowany właśnie w Zakopanem na cmentarzu z drugą żoną. I tutaj mam też problem, muszę to sprawdzić, bo jak Państwo widzicie, na nagrobku jest, że zmarł 15
sierpnia, a wszędzie podawane jest, że to jest data jego urodzin. Na razie wpisałem tutaj tak, ale trzeba by to było jeszcze dokładnie sprawdzić, bo historia płata figle. Być może na nagrobku jest dobrze, w aktach jest takich zapisanych, jest źle przepisane. To często tak w historii jest, że nie mamy, zostają pewne rzeczy tajemnicą. Tutaj też pochowany jest ten jego syn Stanisław Kempner, który też opuścił dwór. On mieszkał przez pewien czas w Katowicach i tam próbował pracować. Żony tych wszystkich ziemian wypędzonych często parały się zawodem nauczyciela, no bo miały podstawy jakiegoś wykształcenia. Także często tak się to kończyło. I żona Kempnera, Mariana, też była właśnie nauczycielką. Co ciekawe jeszcze, teraz mi się przypomniało, że jak wspominałem Państwu tą postać kierownika szkoły Rocha Kosińskiego, on przyjechał z Makowa. I jak pierwszą wizytę u Kempnera wspomina, i Kempner też miał żonę nauczycielkę, on był nauczycielem, no nie miał dobrego zdania o Kempnerze, o wychowaniu Kempnera. No zarzucał mu dużo takich co do manier zachowania, czy właśnie takiej kultury osobistej. Ale to były takie różne towarzyskie historie. No proszę Państwa, tutaj już myślałem, że to zdążę opowiedzieć wszystko, ale nie, już widzę, że to jest porażające. Ale jest taka zbudowana kronika wydarzeń, którą trzeba na pewno jeszcze uzupełniać, ale tutaj są takie daty bardzo ważne, kiedy powstała pierwsza szkoła, kiedy właśnie była budowa, ruszyła właśnie budowa, kto był nauczycielem i tutaj, no nie będę teraz Państwu tego wszystkiego czytał, bo byśmy tę kronikę długo właśnie wymieniali. Także myślę, że to kiedyś trzeba będzie uzupełnić, bo tak jak mówię, tutaj na prośbę pana Stanisława chciałem to jakoś pozbierać. Możemy tą kronikę, myślę, tak poglądowo, żeby Państwo zobaczyli, jak to wyglądało. Pierwsze światło elektryczne, 60. Dla przykładu Państwu podam, że w tokarni było w 71, czyli 10 dekadę później. I tutaj aż po budowę nowej szkoły. Myślę, że od budowy nowej szkoły to pan dyrektor tam kronikę pewnie dalszych dziejów ma. Tutaj sobie pozwoliłem też pokazać, bo zawsze jak przejeżdżam przez Łętownię, przykuwają mi właśnie wzrok te piękne domy, które się niestety starzeją. To jest dom Tomasza Dziaszka, który przybył do Łętowni ze Ślemienia. On był granatowym policjantem przed wojną. Po wojnie był przez chwilę wójtem gminy, tutaj też był urząd. Z tego co wiem, to ten budynek Dziaszkowie, Lidia i Tomasz Dziaszek przeznaczyli, oddali to państwu z myślą taką, żeby kiedyś tu powstało coś związanego, czy biblioteka szkolna, czy tak dalej. Nie wiem, jakie są losy dokładne. W każdym razie podziwiam zawsze tą architekturę, taką nietypową dla naszego regionu. Być może właśnie gdzieś to przywieźli z tych swoich stron. W każdym razie, jak zobaczymy dalsze slajdy, to pojawiają się tego typu domy późniejszych lat i ja myślę, że gdzieś ten wzór może tego domu podświadomie w mieszkańcach się podobał, po prostu, że był taki jakiś reprezentatywny, że te ganeczki właśnie ozdabiane, czy te szprosy okienne, takie bardzo o bogatych wzorach, nadawały tym domom taki charakter bardzo reprezentatywny. To możemy tutaj po sekundach właśnie kilka tych domów zobaczyć. No i cały szeroki temat kapliczek też przydrożnych, który na pewno nie da nam się dzisiaj ugryźć. Tu jest ciekawa, to jest ta organistówka, jedna z najstarszych tutaj przy kościele, gdzie mieszkał właśnie organista z doposażeniem. I szanowni Państwo, na koniec, to też taka na pierwszy rzut i pierwszą myśl o Łętowni lista takich osób, którzy właśnie, ludzi, którzy tworzą dla społeczeństwa taką historię, są takimi właśnie, jak tutaj wpisałem, przewodnikami, ambasadorami miejscowości, to na pewno zasługują na uwagę. Ja tutaj się starałem alfabetycznie, ale chyba mi się to nie udało, bo nie zdążyłem, ale na pewno no, błogosławiony Brunon Jan Zembol, ksiądz Gagatnicki, podporucznik nawigacji Stanisław Kowalcze,
Władysław Kempner, Marian Kempner, Stanisław Hanusiak, sekretarz gminy, Stanisław Brutanek, Roch Kosiński, generał Władysław Sikorski, też takie postacie, które się pojawiały w Łętowni, Maria Witkowska, kapitan Stanisław Czesław Janiczak, to jest nauczyciel, który zginął w Katyniu. I mam taką tutaj do Państwa też się chciałem podzielić myślą, bo mam zapisaną też osobę Jan Zembol przez EM, która mieszkańcy pamiętają, że zginął w Katyniu, ale na listach katyńskich go nie ma. No te listy nie są do końca uzupełnione, być może jeszcze jakieś rodziny żyją, to warto by to było tą postać. Teraz jest zwłaszcza taki rok, gdzie przypomina się te ofiary Katynia. Kapitan Stanisław tutaj pod 11 Czesław Janiczak jest na liście katyńskiej, ma swój numer wywozowy, nawet jest data dnia, którego tak zwanego, brzydkie słowo, rozładunku obozu, kiedy go wywieziono. Erwin Dziaszek, Maria i Aleksander Romek, Tytus Firek, Stanisław Kościelniak, tu jest błąd literówka, Wojciech Mąka, to są osoby z takich, które już odeszły. Tu z żyjących możemy popchnąć slajd, bo chyba... Aha, tu są jeszcze, to potem będą. Tutaj właśnie mamy majora Stanisława Brutanka. Wiem, że pan Stanisław miał tu chyba szczegółowy wykład a propos tej postaci, także tutaj pan Stanisław jest na pewno doskonałym źródłem wiedzy o tej postaci. Tutaj taka ciekawostka, są też postacie, które właśnie wspominam państwu o tej książce, pamiętamy. Tu jest ta pani Marianna Czyszczoń, która zmarła w wieku 107 lat. Ja miałem okazję jeszcze ją odwiedzić, jak miała chyba 103 albo 104 lata. Jeszcze pamiętała, właśnie ona była pokojówką, kucharką dworską. Pamiętała takie różne odwiedziny dworskie i tak dalej. Potrafiła mi to jeszcze opowiedzieć. Zmarła nie tak dawno, 4 lata temu. W takim naprawdę sędziwym wieku. Wiem, że była znana z tego, że prowadziła księgi cmentarne w Łętowni. I wcześniej tam był jeszcze pan Tytus Firek Kościelny, bardzo ciekawa postać. Ja tylko państwu przytoczę anegdotę. Jak myślę o panu Tytusie, to zawsze mi się kojarzy to, że właśnie jak była zbiórka metali zarządzona przez Niemców w czasie wojny, to on z 5 czy 6 chłopami wyszedł na wieżę, ściągnął dzwony, zakopał. Jakoś się tam z tego wytłumaczyli, Niemcy pozbierali co innego i po wojnie te dzwony zostały odkopane. Dalej do dzisiejszego dnia dzwonią, a niestety pan Tytus zginął w Auschwitz. Wspomniani tu ksiądz dr Antoni Gagatnicki, Stanisław Hanusiak, sekretarz. Jak myślę o panu sekretarzu Stanisławie Hanusiaku, to mam świadomość taką, że w lokalnej społeczności był różnie traktowany i różnie o nim mówiono. Ale szanowni państwo, to jest osoba, która uratowała naprawdę kawał historii Łętowni, niezależnie od tego, to jak oceniamy artystów, że oceniamy ich po tym, co zrobili, a nie po tym, kim są i jak się zachowują, tak ja go zawsze oceniam po tym dorobku, który zostawił po sobie pisarskim, bo pisał pamiętniki, przechowywał te właśnie dokumenty dworskie itd., itd. Tutaj jeszcze właśnie wspomniany kapitan Stanisław, pośmiertnie mianowany kapitanem, Marian Kempner, o którym państwu opowiadałem. I tu też ciekawa postać, porucznik nawigacji Stanisław Kowalcze. I polecam państwu też, czy w bibliotece, czy można u nas nabyć książkę ksiądz Jan Mach, Urywki życia. Zamieściłem tam przepisany z rękopisu i później maszynopis wspomnienia właśnie tego młodego łętowianina o takim rzewnym tytule Kiedy ostatni raz spojrzałem w stronę Łętowni. I później opisuje każdy dzień aż do tragicznego dnia. On zginął w locie niebojowym, ale w locie takim ćwiczebnym w dywizjonie 305. Tutaj był przez chwilkę, jeszcze państwu pokażemy pana Wojciecha Mąkę. To był leśniczy dworski, też zasłużony członek OSP, który wiele też dla orkiestry, dla straży w Łętowni pomocą służył. Wspomniane małżeństwo Rąków, ich synem jest, za chwilę państwo znacie, Brzunon Zembol, o którym wspominałem. Tutaj też odsyłam, są prace magisterskie, opracowania o Brunonie Zembolu, gdzie Łętownia jest
zawsze ta postać jest pokazana w kontekście Łętowni, czyli trochę jest zawsze o historii Łętowni i właśnie później o losach Brunona Zembola. I współcześnie nikomu z Państwa, myślę, nie trzeba tych postaci przedstawiać. Oczywiście Andrzej Bargiel, też to robiłem alfabetycznie, żeby to nie było, że kogoś wyróżniam, ale tutaj no, osiągnięcia Andrzeja są niepodważalne. Jest to mistrz w tym momencie skyalpinizmu. No i myślę, że długo, długo trzeba będzie czekać, żeby w ogóle ktokolwiek go pobił. Następna postać, nie wiem, czy ona jest dobrze znana w Łętowni, ale jest to artysta, rzeźbiarz Józek Nowak, który pracuje w Monachium, ale ma też pracownię w Łętowni. Także pół życia spędza w Łętowni, pół w Monachium. On na tych, że tak powiem, salonach sztuki jest bardzo rozpoznawalny, bardzo ceniony. Wykonuje takie rzeźby za pomocą tylko piły motorowej i siekiery. Tylko tych dwóch narzędzi używa. Myślę, że w internecie odnajdziecie Państwo, na YouTubie zwłaszcza są bardzo fajne dokumenty o nim i u niego właśnie w pracowni w Łętowni. Też znany aktor Leszek Pniaczek, którego Państwu nie muszę przedstawiać. No i właśnie syn Państwa Romków, Józef Romek, kompozytor, muzyk, dyrygent, no, człowiek wielu, wielu scen. Także żyjący, mieszkający w Myślenicach. Pani Maria Piórecka, którą wspomniałem, ona też jest taką ambasadorką troszkę historii Łętowni. Dla mnie też ważna postać, od której mogłem się wiele rzeczy dowiedzieć, czy wiele jakichś zdjęć, informacji zebrać, które potem sprawdzałem. Myślę, że też taka osoba, która myślę, że chociażby poprzez te moje publikacje, zawsze ją tam gdzieś wymieniam, przejdzie też do historii właśnie w ten sposób na papierze. I wspomniany cmentarz. Dla mnie, tak jak wspomniałem Państwu, skarbnica wiedzy po lewej stronie, tutaj wzdłuż potoka. Przede wszystkim mamy wiele, wiele nagrobków właśnie właścicieli ziemskich, tokarni z Komielnej Czarnej, tam są rodziny Targowskich, Goskowskich, Łodzińskich, Wojakiewiczów, Żelechowskich, Gadomskich, tych wszystkich rodzin, które wymienialiśmy. Niestety te nagrobki też się zacierają, te napisy się zacierają. Niektóre są odnowione, ale to naprawdę jest bogaty taki świadek tej historii Łętowni. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, no miałem, przekroczyłem ten czas zdecydowanie, ale sami Państwo widzicie, że jest to naprawdę trudno wszystko jak gdyby omówić. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowałem tymi rzeczami, bo staram się wynajdować takie największe ciekawostki. Serdecznie Państwu dziękuję. Gdyby była taka potrzeba... Ja tu też w imieniu zebranych, w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, równocześnie w imieniu burmistrza, chciałbym Panu podziękować za wspaniały wykład. Dziękuję. Prosimy o więcej. Na którym to wykładzie zyskaliśmy dużo. I bardzo dużo spraw bliskich Jordanowowi tu się ociera, łączy i myślę, że będziemy dalej współpracować. Poczeka nas Łętownia Górna. Ja tam mam bardzo dużo dokumentów. Pan ma bardzo dużą wiedzę. Myślę, że z tego stworzy się i porządny artykuł, i porządna prelekcja, bo inne były nieco założenia Łętowni Górnej. Mhm. Proszę Państwa, tak na gorąco tylko, bo to zetnie tak Pana artykuł. Wymienił Pan tytuł za kościelne, bo tak się zastanawiałem, bo w Łętowni bardzo często spotykane jest imię Tytus. Dochodziłem długo do tego tytusu, w skąd te tytusi się wzięli. No po prostu księża nadawali to imię dzieciom nieślubnym. Taka jest prawda, ponieważ oni musieli być jakoś oznaczani, stygmatyzowani. Ja nie wiem, czy w tym przypadku, ale tych tytusów w Łętowni jest paru. Druga sprawa. Zwróćcie Państwo uwagę na bardzo ważną rzecz. Gdyby Spytek Jordan nie miał tego, no nie chcę nazwać pecha, tylko takiej sytuacji, że narodziło mu się 5 córek, to mielibyśmy ordynację. Taką jak Zamojski, jak inny, bo tereny były olbrzymie, ale niestety nastąpiło dziedziczenie po kądzieli.
zarówno błędowni, stąd ta cała masa nazwisk, Makowiecki, Karnkowski, aż po Sierakowski i tak dalej. I to niestety nie tworzyło jednego ciągu herbowo-ordynacyjnego, tylko się rozpraszało jako dziedziczenie po kądzieli. Co jeszcze chciałem? Taka osobista sprawa, tam pan pokazał wykaz proboszczów z błędowni. Moja prababcia zawsze mówiła, żebyście pamiętali, żebyście dali na księdza Józefa Segielskiego i żeby wszystkie następne pokolenia dawały na 1 listopada na księdza Józefa Segielskiego. No i my to tak dajemy, syn daje, przypomina i kwestią, że był to proboszcz błędowni, równocześnie jakiś daleki krewny mojej prababci, bo tam w tym wykazie był ten ksiądz Józef Segielski. Bliska sprawa. Bardzo dobrze, że poruszył pan sprawę parafii w Pcimiu, bardzo starej parafii. Jak była parafia w Pcimiu jedna, to następna była dopiero w Mucharzu, bo ta sieć parafialna i Błędowni i Malejowa, która powstała w 1432, przez 50 lat należała do parafii w Pcimiu. Ja nie wiem, czy oni tam chodzili, w każdym razie należeli do tej parafii w Pcimiu. I mnóstwo odkryć związanych z Błędownią nas jeszcze tutaj czeka i myślę, że będziemy nad tym tematem tutaj w dalszym ciągu pracować. Póki co serdecznie dziękuję.